chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Leszek Ciuń-Dziewicki. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Może Państwo kojarzą go z naszej anteny telewizyjnej, w związku z tym, że pojawiał się dosyć często, czytając bajki własnego autorstwa. Jest Pan autorem bajek dla dzieci i od niedawna także autorem tomiku poezji dla dorosłych, zupełnie dla dorosłych. To pierwszy taki, powiedziałabym, autorski? Tak. Tak, jest tomik. To pierwszy tomik autorski, taki dekalog uczuć, erotyki i inne barwy miłości się nazywa. O nazwie można wnosić, że rzeczywiście jest tylko dla dorosłych, jeżeli pan pozwoli. Tak, raczej jest dla dorosłych. Jest to poezja, no poezja miłosna. Poezja miłosna nie zawsze musi być miłosna, w sensie szczęśliwa, więc może być ta miłość mieć różne zawirowania. I tutaj mnie właśnie jest oddanie tego, co każdy chyba z nas kiedyś przeżywał albo będzie przeżywał. Pisał pan od dawna bajki dla dzieci. Na co dzień nie zajmuje się pan tylko pisaniem, bo jest pan masażystą, fizjoterapeutą. Skąd taka potrzeba duszy, żeby właśnie na papier przelewać słowa, żeby pisać właśnie dla dzieci? Czy kiedy to się w ogóle urodziło w pana życiu? Znaczy, pisanie wierszy urodziło się bardzo, bardzo dawno temu u mnie, bo już w szkole podstawowej zaczynałem tworzyć jakieś tam zwrotki, wiersze. Rym przychodził mi dość łatwo. Później zainteresowałem się taką bardziej poezją dla dzieci ze względu na moją córkę, dla której pisałem właśnie wiersze, bo to z rana chciała mój tata, ale na dobranoc jakąś bajkę mu słyszała chętnie, albo jakiś wierszyk. No to wtedy tam trzeba było coś usiąść, napisać i jej przeczytać. I to był taki jakiś drobny nasz rytuał. Później te bajki, jak poszły do szuflady, to się okazało, że się przydały, bo jak zostały wydane, no to spotkały się z dużym zainteresowaniem, można powiedzieć. W Polsce wydano ich 10 tytułów moich książek. Zresztą nakład ich został całkowicie wyczerpany. To jeżeli chodzi o dzieci, czy myślał pan o tym, że będzie to taki sukces właśnie jeżeli chodzi o te bajki dla dzieci, czy zupełnie niespodziewanie to przyszło? Znaczy chyba niespodziewanie to przyszło, ale wiedziałem, że bajki się podobają. Podobają się zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Dzieci chętnie słuchały, rodzice chętnie czytali. Także powstała taka dobra kombinacja i w momencie, gdy znalazło się wydawnictwo, które podjęło współpracę, no to wydali to. No. Książki się rozeszły i myślę, że są sukcesem. I mam wiele materiału jeszcze dziecięcego na wiele następnych książek. A z kolei to jest taka pierwsza, właśnie taka pierwsza dla dorosłych poezja. A skąd pomysł z kolei na to? Czyli skąd pomysł, żeby właśnie gdzieś tam z tego świata dziecięcego przenieść się do poezji dla dorosłych? Znaczy, to nie jest tak, że jak się pisze poezję dla dzieci, to już się nie pisze czegoś innego. I też zawsze w jakimś tam nastroju, czy nostalgii, czy jakiegoś przyjemnego wieczoru, jakaś myśl się potrafi zalęgnąć i w tym momencie wystarczy to tylko byle szybko przenieść na papier, a przynajmniej tego zarys, bo jeżeli tego się nie zrobi od razu, to raczej ucieka. Czyli tak jak mówię, przeżycia po prostu wewnętrzne, jakieś tego, co mamy w sobie, jakichś naszych rozważań, jakichś odczuć, zawiedzeń naszych, tego wszystkiego, co się raczej z nami dzieje. Miłość to jest taki temat ponadczasowy, bardzo uniwersalny. Można z jednej strony powiedzieć, że autor, wydając tomik poezji o miłości, właśnie to idzie trochę na łatwiznę, dlatego że to jest taki temat, który tak naprawdę już był milion razy opisywany, będzie milion razy opisywany. Czy jest trudno pisać według pana o miłości, czy
czy jest prosto właśnie o miłości temat. Jest bardzo trudno pisać, bo każdy, który przedstawia jakieś, raz, że jest trudno się ewentualnie wyjść do widza z własnymi odczuciami, tak, żeby go na przykład nie urazić, widza czytelnika, powiedzmy, bo niejednokrotnie ktoś mówi, a to poezję miłosną to każdy potrafi pisać, nie? Bla, 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 bla. No dobrze, no siądźmy, napiszmy, nie? Zróbmy coś z tego. Wiersz jednak powinien mieć i sens, coś powinien przedstawiać sobą, powinien trafić do kogoś albo powinien mieć jakąś swoją duszę. I ta dusza powinna w danym momencie na kogoś innego zadziałać. Polacy nie czytają książek, mówmy się szczerze. Bardziej poezji, wydaje mi się. Właśnie to chciałam o poezji. Tym porozmawiać. Oczywiście, że tak. Jest to taki zupełnie traktowana część jak śmieć. Chociaż wydaje mi się, że najbardziej jakby uduchawiająca osoby i pozwalająca doznać jakichś najprzyjemniejszych wrażeń. W ogóle nie czytamy książek. Za zeszły rok były robione badania, które zostały teraz opublikowane w marcu. Wyszło, że 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w zeszłym roku. No, jest to trochę takie niebezpieczne, nazwałbym to. No, bo jeżeli nie czytamy, to się coś z nami dzieje nie tak chyba. A jednak mimo tego, że gdzieś tam mówi się o tym, że media takie elektroniczne wypierają właśnie te klasykę, czyli książki drukowanej. Decyduje się pan na wydanie tomiku poezji, która nie jest popularna, bo poezja w tych czasach nie jest popularna, a jednak chyba znajduje swojego czytelnika wciąż. Oczywiście, że poezja znajduje swojego czytelnika i zawsze będzie znajdywać. Nie będzie to duży odbiorca, ale będzie to taki odbiorca, który tej poezji szuka, który jej potrzebuje i który właśnie sięgnie po książkę, która będzie fajnie wydana, twardej oprawie, z pięknymi, załóżmy, jakimiś ilustracjami dodatkowo wzbogacona i odnajdzie tam na pewno coś dla siebie. A jak długo powstawał ten tomik poezji? Oj, długo, bo tutaj mamy w tym tomiku poezji wiersze, które mają nawet 25 lat. Długo to trwało. Pewnie na początku pisane były nie z myślą o tym, o wydam tomik poezji, tylko po prostu nie, z potrzeby duszy. Nie, były pisane właśnie z potrzeby duszy. Dla osoby, którą się w danym momencie było, czy chciało zrobić jakąś przyjemność. Ile historii miłosnych tu jest opisanych? Może pan zdradzić? No trochę jest. Trochę jest. A proszę powiedzieć, kto jest pana największym krytykiem, czy też takim kimś, kto czyta i ma w jakiś sposób panu mówi, a ten fajny, ten może mniej fajny. Czy ma pan takie osoby, czy ma pan takich zaprzyjaźnionych fanów pana poezji, oprócz oczywiście córki, która wychowała się na pana bajkach? Znaczy na pewno był to czas taki, że była to żona, później druga żona, a były też wcześniej jakieś inne kobiety, dla których to było pisane. Poezja miłosna na ogół właśnie jest pisana dla kobiet, do kobiet. Jakby rozwinięciem uczuć takich. Kto był krytykiem? Chyba każdy, kto do kogo był pisany. A czy odnosił się do tego w sposób krytyczny, tak jak powiedziałaś, czy był z tego tytułu zadowolony? Co już było takim czynnikiem przyjemnym, bo wzbudziło przynajmniej jakąś reakcję. Czy znajdziemy tutaj miłość, zdradę, miłość szczęśliwą, miłość nieszczęśliwą, czy wszystkie, cały wachlarz, wszystkie odcienie miłości są w tym tomiku zawarte? Na pewno będzie tutaj, właśnie będą tu barwy miłości, czyli od tych takich ciemnych po wzniesienia. Dwa wieczory autorskie, w związku z tym świeżutko wydanym tomikiem poezji, na które mogą się Państwo wybrać. Te dwa wieczory odbędą się 19 i 20 maja. To jest czwartek i piątek? To jest czwartek i piątek. Odbędą się o godzinie
20 startujemy, przynajmniej tak jest zaplanowane. Co jest ciekawe w tych wieczorach? Wspomnijmy jeszcze, że te wieczory właśnie są Art Gallery Cafe, to jest pierwszy, tak? Pierwszy jest w restauracji Hunters. Drugi jest w Art Gallery Cafe, czyli 19 w Hunters, 20 w Art Gallery Cafe. Ciekawostką tych wieczorów będzie to jeszcze, że zrobione są te tomiki do muzyki Leonarda Coena. Zostanie wykorzystana w tym, do której też napisałem jeszcze kilka piosenek. W programie wystąpią Ewa Staniszewska i Bartłomień Ciążopka. No i tak jak powiedziałem, będzie to zrobione do muzyki Coena. Powinno być naprawdę fajnie i romantycznie i przyjemnie. Serdecznie zapraszam. Przypomnijmy, to jest 19 i 20 maja, 19 w restauracji Hunters, a 20 maja w Art Gallery Cafe w Wooddale o 8 wieczorem. Świeży tomik poezji autorstwa Leszka Ciuń-Dziewickiego. Panie Leszku, wrócę na sekundkę jeszcze do tych dziecięcych bajek, bo naprawdę ja jestem młodą mamą i fascynuje mnie to w ogóle, jak dzieci się zmieniają, jak bardzo szybko dotykają świata, dotykają emocji, jak się rozwijają i żeby dotrzeć do dzieci, począwszy od tych mniejszych, później do trochę starszych, to trzeba jakoś sobie, mam wrażenie, przekręcić trochę w głowie, że się tak wyrażę kolokwialnie, żeby użyć takich słów i takich historyjek i takich emocji, żeby dotrzeć do tych dzieci. I to mnie zastanawia i fascynuje. Słyszałam bardzo pochlebne opinie na temat pana bajek właśnie dla dzieci. I chciałam zapytać o to, jak to się robi, żeby dotrzeć do dzieciaków, do tych mniejszych, do tych starszych? Czy samemu się wraca trochę do tych film? Ja myślę, że trzeba być też w głębi trochę dzieckie. Co mężczyznom przychodzi dosyć łatwo, łatwiej, jak się okazuje. Dzięki temu możemy pisać dla dzieci. Na pewno trzeba mieć tą kruszynkę tego, że dziecko czujemy i jesteśmy sami w środku tym dzieckiem. Wtedy łatwiej jest to pisać. Problemem jest tutaj napisanie tego w ten sposób, aby przekazać sens jeszcze, bo niejednokrotnie w bajkach czy w wierszach oprócz płynącego wiersza jest zawarta treść i sens, który czasami jest bardziej ukryty. Jakaś puenta, prawda? Taka puenta. Mhm. I to jest sztuką przekazania właśnie wtedy dzieciom tego. Żeby jednocześnie ta poezja dla tych najmłodszych i dla dzieci uczyła ich czegoś po prostu. Że jest dobro, jest zło, jest rodzaj prawidłowego zachowania, jest czas na zabawę, na naukę. I takiego życia w ogóle nie, ale oprócz tego ja nie jestem zwolennikiem na przykład w tej chwili to, co się dzieje wokół nas i jest przedstawiane dla dzieci, jest tych strzelanin, takiej agresji. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę nawet w tych wszystkich kreskówkach obecnych, no może nie wszystkich, ale jest bardzo dużo, jest wręcz po prostu wojna się dzieje. To jest bombardowanie młodego dziecka już jakąś agresją, która jest jemu zupełnie niepotrzebna i dziecko powinno być wychowane od początku w jakichś symptomach i klimacie miłości, piękna, tego, aby mogło się samo rozwijać. Na przemoc przyjdzie czas. A proszę powiedzieć, jak córka reagowała na te historyjki, które pan opowiadał? Czy to była taka największa nagroda dla twórcy gdzieś tam i taty? Na pewno tak. Właśnie czy jej uśmiech, czy jeszcze bardziej cieszyło to, jak z kolei niejednokrotnie później potrafiła powiedzieć te wiersze na pamięć, sama je całe po prostu umiała recytować. Co było ciekawe, kilka wierszy zginęło właśnie gdzieś tam moich tych dla dzieci i na podstawie tego, że Asia pamiętała je, to zostało odtworzone. Fantastycznie. A teraz przeskoczymy znowu do tomiku poezji. Dla kogo ten wieczór jest organizowany? Dla miłośników poezji? Dla
dla tych wszystkich z nas, którzy doświadczyli, na pewno każdy z nas. No więc każdy z nas doświadczył gdzieś miłości. Mm. Czyli można powiedzieć, że ten wieczór jest dla każdego. Po prostu jest to wieczór, gdzie warto byłoby przyjść, żeby może się oderwać od codziennej jakiejś tam rzeczywistości pracy, a mile go spędzić przy jakichś tam strofach poezji i dobrej muzyki Coena. Z całą pewnością dobra muzyka, dobra poezja w wykonaniu, w autorstwa w zasadzie Leszka Ciundziewickiego. To już 19-20 maja. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Hunters, a później Art Gallery Cafe, 8 wieczorem. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że książki są dostępne w polonijnych księgarniach. Już dostępne. Na pewno są w księgarni Fowadis na Harlem i na pewno są w księgarni Focus. Zapraszamy do nabywania tych właśnie tomików poezji, świeżutkie, dopiero co wydane, i ta sama świeża poezja o tak naprawdę ponadczasowym uczuciu, czyli miłości, będzie odczytywana, recytowana w Art Gallery Cafe w Hunters 19-20. Maja, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie i zapraszam.